mam przyjemność rozmawiać z panem profesorem Stolarczykiem, który za chwilę poprowadzi wizytę regionalną w Woliniczu. Panie profesorze, że pan chce być profesorem? Wiedział pan już w wieku 8 lat. Ale oczywiście! Potwierdzam to. Myślę, że jest rozumiem, że w pierwszy czas w gronie rodziców, jeszcze pewnie z dzieci w tym towarzystwie. No padło pytanie, 5 lat chciałbym wiedzieć, ja spotkałem w ludzie do niego żony. Ja powiedziałem, że będę się rozumiał. Co oczywiście zaskoczyło mnie entuzjazmu moich rodziców, którzy utożsamiali sobie pojęcie profesora. Chciałem w szkole. Taki był zwyczaj, który się przedstawiamy, kiedy również na tym nauczycielem tytuł profesorski. Niedawno w naszej Rzeczypospolitej Wójcowo do tego zwyczaju. Panie profesorze, świetny matematyk, fizyk. Skąd tak historia? Skąd historia? Czy nie wiem, co się będzie i co się ma. Bo się nie dostało na prawo. Nie zostało się przyjętym, przepraszam. Nie zostało się przyjętym na prawo, ale zostało się przyjętym. Po skończonej historii. I się nie skończyło. Ale trzeba było zrezygnować, tak? Tak życie biegło, no, spotkałem swojego mistrza, przypadkowo profesora Wiecha Pierowicza, którego zresztą wszyscy bardzo cenili na uczelni, przydomek miał hrabia, więc to też o czymś świadczy, że studenci mają taki przydomek profesora. No, nie śmiałem powiedzieć, że nie do profesora przyszedłem, tylko młodszych z naszych kolegów. Tak się zaczęło. Profesor wówczas powiedział, że mam uważny do egzaminu. Studium doktoranckie. I stało się. Od razu była przygoda z biznesem? Może nie zupełnie. Już w trakcie pracy na uczelni była przygoda z biznesem. Także też to, że taka rzeczywistość była. No, lubiłem mieć na kawę. To się mówi poza presją. Rozumiem. I to pozwalało. Panie profesorze. Teraz na pewno samodzielność. I nie zaszło, nie wszyscy mi się podobało. Przepraszam. Panie profesorze, ulubiony okres historii międzywojenny. To znaczy nie międzywojenny. Międzywojenny w ostatnim okresie czasu. To jest zasługa w jakiś sposób także i wojnicza. No ale moim takim ulubionym okresem to był wiek XIX. Generalnie rzecz biorąc, koniec XVIII, 1795 roku, albo właściwie IV, czyli upadku tak zwanego powstania kościuszkowskiego, odzyskanie niepodległości w 1918 roku, co wcale nie oznacza, że 11 listopada był granicą tego okresu. Panie profesorze, wspomniał pan o Wojniczu. Wspomniałem o Wojniczu, ponieważ tak się złożyło, że parę rzeczy dla Wojnicza i o Wojniczu napisałem. A wśród nich zaczytam Wojnicy, które zresztą są bardzo cenione i szanowane. Dwa artykuły o Towarzystwie Gimnastycznym są w Wojniczu. No a ponadto to będzie monografia Wojnicza. Czekamy na nią, ponieważ tam stosowne części tej monografii także spod mojej ręki wyszły. To jest raz, czekamy na tą monografię bardzo niecierpliwie. Będzie to wspaniała rzecz. Mam nadzieję, że się ukaże, ale mam też nadzieję, że wykłady pana profesora staną się cyklicznymi w Wojniczu. Trudno dzisiaj jednoznacznie na ten temat wypowiadać, niemniej jednak od czasu do czasu takie spotkanie może się odbyć i ja sądzę, że
że to będzie dobra inicjatywa. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz czekamy z niecierpliwością na wykład. Panią czerwę.